Siemanko, z tej strony Słomek. Witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 7 września. No i co to się stało, Słomek, z twoją ładowarką? Ale ją nakarmiłeś, ale urosła. Otóż nie urosła, lecz jest to całkiem inna maszyna. Maszyna, która przyjechała do mnie na testy, na 2 dni testów. No trzeba się rozeznać do końca w rynku tych większych ładowarek. W zeszłym roku widzieliście testy innej marki, w tym roku jest Merlo, które już mam gdzieś tam u siebie od kilku lat. Przejdźmy może do samej prezentacji tej ładowarki. Jak już widać, samym gabarytem maszyna jest duża. Może przejdźmy do oznaczenia. Jest to model TF, czyli Turbo Farmer 38.10. No i z tego oznaczenia tak, mamy 3 800 tony udźwigu. No i dokładnie 9,6 metra wysokości podnoszenia. No, teleskopem, tak? Teleskopem. Teleskop wysuwany jest na 2 razy. Nie tak jak u nas, tylko tutaj już są 2 segmenty teleskopu, dlatego no, to już jest no, spory, że tak powiem, wysuw. No i dalej może przejdźmy do oznaczenia TTCS. No i tutaj tak, maszyna wyposażona jest w, co ciekawe, w ogóle nie wiedziałem, że takie opcje idzie wziąć, przechył boczny całej ładowarki. Jeśli załóżmy będziemy pracowali gdzieś na jakiejś górze, na skosie, możemy sobie całą ładowarkę wypoziomować. Nie wiem, przykładowo ładujemy sobie europaletami samochód, żeby idealnie równo na samochód postawić, zajechać. Możemy sobie przechył w ten sposób regulować do 10% w lewo bądź w prawo. Także no, przechył całej maszyny no właśnie w ten sposób. Pokażę wam to może, jak ją odpalimy. No i druga sprawa, przesuw boczny teleskopu. Teleskop przesuwa nam się, zobaczcie, na moją rękę w ten sposób, lewo, prawo. To też, że tak powiem, przekażę, pokażę wam na filmie. Ten wysuw teleskopu mamy do 53 cm, także jeśli gdzieś krzywo zajedziemy, możemy sobie za pomocą przycisku, możemy sobie ten towar lekko nasunąć w lewo bądź w prawo, dosunąć do burty i tak dalej. No, pomimo tego, że jest to maszyna dużych gabarytów, no to dzięki tym tutaj opcjom no, staje się nam bardzo poręczna, tak? Bo nawet jak troszkę nie tak zajedziemy, to możemy sobie bez korekty jazdy no, ten towar przemieścić. No i oznaczenie, może przejdziemy teraz właśnie do oznaczenia 140, jest to oznaczenie tutaj związane z silnikiem. Silnik napędza 4-cylindrowa jednostka Deutscha o pojemności 3,64 i mocy nie 140 koni jako znaczenie, tylko dokładnie 136 koni mechanicznych. Umiejscowione oczywiście z boku, jak to w ładowarkach standardowo. No i co o jednostce? No wiadomo, że im większa ładowarka, tym musi być napędzana większym silnikiem. Ja uważam zawsze, że dobrze, gdy maszyna ma trochę więcej tych koni, ponieważ nie musi być tak żyłowana, tak? Wiadomo, że tutaj i hydrostat napędzany z silnika i cała hydraulika. Jak już jesteśmy przy hydraulice, to ładowarka ma powiedzmy no, 2 niezależne układy, nie wiem, no 2 pompy, tak? Możemy to też tak nazwać. Jedna od hydrostatu, czyli jazdy przód, tył i tak dalej. A druga typowo od napędzania hydrauliki, tutaj teleskopu i tak dalej. 2 jakby niezależne zbiorniki na olej, także tutaj olej no jest jakby podział, tak? Nie idzie wszystko na jednym oleju. No, o silniku może to tyle. Zobaczycie, jak to pracuje w pracy. Za chwilę maszyna idzie do ciężkiej roboty, także nie będzie to tylko tak na sucho. Może właściwie ten film podzielimy na 2. Jeden to będzie taka prezentacja, tak jak właśnie teraz. Pokażę wam opcję, a druga będzie po prostu gdzieś tam podczas pracy będzie nagrany drugi odcinek. No i tak, chłodnica zamontowana w poziomo. Oczywiście zabezpieczona, tu mamy jedną siatkę, drugą siatkę, już troszkę dokładniejszą. Chłodnica zamontowana właśnie poziomo. No i ładowarka jest wyposażona w system FanDrive, czyli zmianę kierunku obrotu wentylatora od zasysania do wydmuchiwania. No i tym oto sposobem po dniu pracy, czy też po iluś tam przepracowanych godzinach, automatycznie się to załącza. Ładowarka zamiast zasysać powietrze, to chwilowo je wydmuchuje i oczyszcza właściwie bezobsługowo chłodnicę.
No wiadomo, że może od czasu do czasu trzeba tam do tematu zajrzeć, gdzieś tam dmuchnąć, ale na ogół jest to chłodnica samoczyszcząca. Dobra, komorę może zamkniemy. To o komorze będzie na tyle. Jak mi się coś przypomni, to na pewno wam powiem. Jakby no też nie możecie mnie tutaj winić, jeśli o jakimś aspekcie zapomnę. No nie znam jeszcze na tyle maszyny, żeby powiedzieć o wszystkich parametrach, co wiem, co tam gdzieś zostało mi przekazane, to oczywiście przekazuję dalej. Teraz tak, co tutaj jeszcze z zewnątrz? Z zewnątrz tak, przejdę może z drugiej strony. Mamy to szybko złącze do szybkiego zakładania zmiany osprzętów, tak jak u mnie na guzik tutaj jest hydraulicznie. No siłowniczek hydrauliczny i sobie zabezpieczenie właśnie odhaczamy na szybkości z kabiny. Możemy sobie osprzęt przyczepić. Tutaj dodatkowo, może jak łyżkę zdejmę wam później pokażę. Mamy czujnik do wykrywania osprzętu. Ładowarka ma system inteligentnego rozpoznawania właśnie osprzętu. Podczepiamy tutaj załóżmy taką i taką łyżkę, ta ładowarka już wie, ile ta łyżka waży, no i jak dostosować swoje parametry pracy, żeby pracować bezpiecznie, no i szybko, tak? Tutaj cały ten system przesuwu, macie, zobaczcie, siłownik jest tutaj. Pokażę wam, jak to będzie w pracy, to będzie najwygodniej. No i też z takich tematów, jeśli chodzi o wygodę, kabina ładowarki, po pierwsze, że jest bardzo przestronna, w środku mamy ponad metr, no jest bardzo szeroko, jest dużo miejsca, ale z zewnątrz, jak już jesteśmy z zewnątrz, cała kabina zawieszona jest na hydropneumatycznym zawieszeniu, także komfort pracy po dziurach, jak jedziemy szybko, to naprawdę w środku się płynie. Dodatkowo jeszcze fotel pneumatyczny, więc w ogóle ten komfort jazdy jest jeszcze zdecydowanie lepszy operatora. No nie trzęsie tak bardzo. No i chyba to z zewnątrz tyle. Co tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Aha, jeszcze o zaczepie mogę powiedzieć. I o opcjach, które idzie tutaj dozbroić. Na zaczepie możemy ciągnąć do 20 ton. Także tutaj ta płyta cała, ten cały tył ładowarki jest mega, mega mocny. Dodatkowo możemy sobie maszynę dozbroić w wałek odbioru mocy z dwoma prędkościami, 540 bądź 1000. Oczywiście złącza hydrauliczne może być maszyna wyposażona. Co tutaj jeszcze? Chyba to tak powiedzmy na tyle. Widziałem gdzieś tam na prospektach, że bez problemu idzie pracować. O, koty się biją. Chociażby z prasą idzie słomę zwijać i wtedy później sobie oczywiście pozwozić. No i tak, to czego brakuje w naszej ładowarce, na pewno klimatyzacja. Na pewno klima, dość spora, wydajna. Wedle tego co podaje producent, to pomimo tego, że na zewnątrz będzie upał i nasłonecznienie, to w środku damy radę sobie schłodzić. No do fajnego poziomu. A no i ładowarka oczywiście też pracuje na paliwie z dodatkiem AdBlue. Tak to wygląda w środku. Nie wiem, ile to będzie widoczne na kamerze. Zaraz może zmienię ładowarkę w drugą stronę, bo akurat w tą stronę świeci nam słońce. Oświetlenie robocze, u góry LEDowe, u góry mamy LEDy, jednak jakość tego światła LEDowego w porównaniu do mojej ładowarki, no to nie ma w ogóle o czym mówić. O, jesteśmy już w kabinie. Pierwsze co mi się rzuciło na myśl, o czym nie powiedziałem z zewnątrz. Ładowarka wyposażona jest w dwa biegi, na których mamy pełen hydrostat, jedynka, na której ładowarka pracuje w polu, przy załadunku i tak dalej. Na jedynce jedzie do 15 km na godzinę. No i dwójka to typowo transportowa, tam już możemy lecieć 40 na godzinę. Jak jesteśmy przy, powiedzmy, napędzie, jeździe, no to tak, tutaj z lewej strony mamy
rewers, ale też rewers mamy umiejscowiony tutaj. Zmiana kierunku jazdy przód-tył. No i tutaj mamy neutral, włączenie sobie luzu. Bardzo wygodnie, nie musimy lewej ręki odrywać z kierownicy, tylko możemy cały czas sobie pracować. Zobaczcie, pyk, 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 jak wygodnie. I neutral. To jest jedno. Druga sprawa. No, pierwsze co się rzuca tutaj na myśl to, nie wiem, fotokomórka, czy na jakiej zasadzie tutaj działa. Po prostu dotyku zbliżenia. Widzicie, zapala się zielona lampeczka. Po prostu w tamtej ładowarce starej muszę tutaj sobie naduszać taką dźwigienkę, żeby hydraulika zaczynała działać, a tutaj wystarczy, że przyłożę sobie rękę do joysticka, no i możemy pracować. Bardzo szybko działa w ogóle hydraulika. Idzie robić dwie czynności na raz. W mojej ładowarce akurat takiej szybkości brakuje, zobaczcie. I mogę podnosić i przechylać, i opuszczać, i wysypywać, i wysuwać w międzyczasie. Hydraulika działa naprawdę bardzo szybko. To aż tak człowiek dziki, jak to tak naprawdę jest co ogarniać. Mega szybko to pracuje. Mówię, no musi, wiadomo, że musi, nie? Tutaj to już jest duża przemysłowa, no może nie przemysłowa, ale duża maszyna. Tutaj mamy oczywiście system bezpieczeństwa odnośnie podnoszenia ciężarów. Wiadomo, że im bardziej wysuniemy do przodu, tym tutaj ta strefa podniesienia tylnej osi, która oczywiście ma czujniki dla bezpieczeństwa, żeby maszyny nie przewrócić, żeby nie przeważyć, rozłączy nam tutaj, odetnie nam możliwość wysunięcia dalej do przodu. Tak to wygląda. Jedziemy do przodu z teleskopem. Później tata siądzie na chwilę, to pokażę wam, jak to działa. O, też ciekawa sprawa. Podczas końcówki wysuwania bądź wsuwania teleskopu maszyna ma taki system samozwolnienia, tak? Nie ma tak, że łupnie nam tak jak w naszej, że na pełnych obrotach cały czas idzie hydraulika, tylko dochodzi do końca wysuwu i ona sobie automatycznie zwalnia, także nie ma żadnego szarpnięcia. Pokażę wam teraz ten przesuw boczny teleskopu. Patrzcie na łyżkę. Nie wiem, czy to będzie widoczne na kamerze. Będzie widoczne na pewno. Jeszcze pokażę wam to z zewnątrz tutaj, jak to wygląda. I teraz mamy na prawo. Zobaczcie, maszyny nie ruszyłem, mamy na prawo. I zobaczcie, jest lekko nierówno. Kamerę trzymam cały czas prosto. I teraz widzicie, przechyliłem się, przechył boczny. To jest bajerka, co? Mega rozwiązanie. Teraz jedziemy do prostego. Tutaj oczywiście mamy poziomnicę. Jak zwał, tak zwał. No i możemy sobie tutaj to... dobra, rewers. Jeszcze człowiek się tak musi trochę z tym wszystkim obyć. Może nie będę włączał teraz tego systemu do czyszczenia chłodnicy, tylko jak trochę popracujemy, ponieważ no jest teraz wyczyszczona, żeby był jakiś efekt, jak tutaj coś nałapię, żeby to dmuchnęło, żeby pokazać wam. No, też ładowarka wyposażona jest w system, powiedzmy, takiego dozowania prędkości hydrauliki do obrotów silnika. Tutaj sobie ustawiamy, na jakich obrotach silnika, jak szybko ta hydraulika ma pracować. Też jeszcze z takich inteligentnych rzeczy, które zostały mi przekazane, ładowarka sama dostosowuje sobie obroty silnika do obciążenia, tak? Teraz może pracujemy na pusto, nie jest to zauważalne, ale jak będziemy podnosili panu łyżkę obornika, to ładowarka po prostu, żeby utrzymać parametry robocze, szybkość działania hydrauliki, samoczynnie dodaje sobie tutaj dodaje sobie obrotów. No i operator nic więcej, że tak powiem, robić nie musi, nie musi ruszać. No, na wyświetlaczu tutaj pokazują nam się obroty silnika. Przegazujemy ładowarkę, oczywiście chwilowe spalanie.
prędkość, zakres tutaj biegów, mamy jedynkę bądź dwójkę, jak mówiłem, wszystkie kontrolki od kierunkowskazów, wiadomo, świateł, komunikaty, różnego rodzaju, no powiedzmy inteligentnie wszystko widzimy na wyświetlaczu. Tak to wygląda, na pewno o wielu z opcji jeszcze nie powiedziałem, ale w trakcie pracy, że tak powiem, może mi się coś przypomni, to na pewno Wam pokażę. Tutaj mamy klimatyzację, regulację od klimatyzacji. No i w sumie chyba to tak na szybkiego to tyle. Przejdziemy do pracy, to na pewno coś tam więcej się pojawi, a właściwie może film podzielę nawet na dwie części, na dwa razy. I to tyle w sumie. O, dobra, zaraz wracam.